sytuacji wewnętrznej, jeśli chodzi o politykę samego Erdoğana, no tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że wyszedł obronną ręką z tej sytuacji, jaką był pucz. Ten pucz jest właściwie czymś, co potwierdza to, o czym on mówił od lat, czyli że takie zagrożenie istnieje ze strony właśnie jakichś ukrytych organizacji, czy to wcześniej przypisywane te organizacje były łączone z tą elitą sekularystyczną, z wojskowymi. Później Erdoğan zaczął mówić o tym, że taki spisek jest szykowany przez Fethullaha Gülena, podkreślę jeszcze raz, jego sojusznika, a potem najzacieklejszego wroga po 2013 roku, więc to wszystko brzmiało jak teorie spiskowe. Natomiast no to, co się wydarzyło, no pokazuje, że jednak rzeczywiście taki spisek był szykowany, taka organizacja tajna, ale rozbudowana na niezwykłą skalę, faktycznie w armii istniała, więc no to jakby dodaje wiarygodności Erdoğanowi, to rzeczywiście zamyka usta opozycji. To sprawia, że Erdoğan będzie miał jeszcze większe demokratyczne poparcie niż miał w przeszłości, no ale oczywiście wykorzysta to do demontażu tych instytucji demokratycznych, czyli jeszcze większej kontroli nad przede wszystkim wymiarem sprawiedliwości i oczywiście wojskiem. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no tutaj na pewno będą pogłębiać się problemy w relacjach z najważniejszymi partnerami Turcji, czyli z Unią Europejską, państwami członkowskimi Unii, a także, czy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. No tutaj jakby w tym momencie, jeśli chodzi o relacje turecko-amerykańskie, podstawową kwestią jest problem Gülena, który przebywa w Stanach Zjednoczonych. Turcja żąda ekstradycji Gülena. John Kerry powiedział, że jest to możliwe wyłącznie w sytuacji, kiedy rząd turecki przedstawi dowody na współudział Gülena w organizacji puczu. Nie wiadomo, czy Turcy będą w stanie takie dowody przedstawić, ale na pewno będzie presja ze strony tureckiej na Stany Zjednoczone, więc no, należy się, krótko mówiąc, spodziewać ochłodzenia w relacjach turecko-amerykańskich. No a oczywiście rezultatem tego będzie zbliżenie Turcji z innymi państwami. No i tutaj można oczywiście wskazać na te państwa, z którymi już od niedawno stworzony rząd premiera Yıldırım'a stara się doprowadzić do zbliżenia, czyli tutaj przede wszystkim Rosja, ale także Izrael. No być może także inni ważni gracze międzynarodowi, tacy jak Chiny. No co łączy te państwa, to jest to, że one nie ingerują w kwestie wewnętrzne tureckie, to znaczy no standardy demokracji w Turcji dla prezydenta Putina nie mają żadnego znaczenia, stąd jest on wygodnym partnerem dla prezydenta Erdoğana. No i oczywiście tutaj dochodzi do tego także fakt, że Rosja na przykład jest bardzo ważnym partnerem handlowym dla Turcji. Jeśli chodzi o Izrael, Izrael jest niezwykle ważnym partnerem w sferze bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, więc no, Turcja ma ten luksus, że rzeczywiście może na jakiś czas zdystansować się od Stanów Zjednoczonych, od Unii Europejskiej, rozluźnić swoje więzi z sojusznikami w NATO, no, co oczywiście będzie ze szkodą.